Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii The Legend of Heroes Trails in the Sky FC Evolution. No i ostatnio zakończyliśmy to właśnie na prawie że drodze do wioski Revenue. No i w dzisiejszym odcinku tam się udamy. Co? O, ktoś zmierza w naszą stronę. O, czerwonowłosy gostek. Nie kojarzymy go. Chociaż Shara może go kojarzy. Sherazard, to ty? No cóż, nie spodziewałem się, że w takim miejscu cię zastanę. O, znowu, dobrze cię znowu widzieć. Myślałem, że jesteś w królewskiej, że jesteś jakby w stolicy. Ale widzę, że też zajmujesz się wypadkiem jakby zaginionego statku. Nie, mam inne rzeczy do roboty. Swoją drogą, słyszałem, że jest to sprawka podniebnych bandytów. Skoro jesteś tutaj, to chyba nie mam się czym przejmować. Powodzenia. I to wszystko, co masz do powiedzenia? Pewnie słyszałeś, że Cassius może również mógłby również być wzięty jako zakładnik. Cassius Bright? Jako zakładnik? Weź, nie rozśmieszaj. Ten staruszek nie był... Temu staruszkowi daliby radzie, jak coś podniebni bandyci. Każdy mówi, że to jakaś pomyłka. No cóż, też chciałbym w to uwierzyć, ale zastanawiam się, kim jest ten gostek. Nie wiem, ale wydaje się być Bracerem. Swoją drogą, kim są te dzieciaki, z które są tutaj z tobą? Wyglądają na nowicjuszy. Aha. Pewnie zaskoczy cię, usłyszysz, czyje to dzieciaki. To dzieciaki Cassiusa. No, to masz mnie. Więc tamty staruszek ma dzieciaki? Aż ciężko w to uwierzyć. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Ten chłopak ma czarne włosy, natomiast dziewczyna... z ciemnymi włosami wygląda na kogoś konkretnego, ale dziewczyna na totalną amatorkę. Czy na pewno jesteś córką Cassiusa? A ja strefiła się w kurzy. Co ty mówisz? Mam ci wybić zęby, moja lasko? No cóż, ona jest rodzoną córką, powiedzmy, Cassiusa Brighta, więc ostrzegam cię. Może być niebezpieczna. A ja jestem tylko adoptowanym synem. A, więc to tak. No cóż, bez znaczenia. Co masz na myśli mówiąc bez znaczenia? No cóż. Spokojnie, Shahrazad. Bądź ostrożna i nie daj się w coś wciągnąć. Jasne. Ty też nie wplącz się w jakieś kłopoty. Będę miał to na uwadze. Dobra. A, Shahrazad. To wy zajęliście się potworem niedaleko kopalni? Tak. W zasadzie to nie byłam ja, tylko wszyscy. No cóż, czy ty, czy ktoś ci pomógł z młodych, to bez znaczenia. A w każdym razie, powodzenia w poszukiwaniu bandytów, na razie. Dobra, kim był ten gostek? No właśnie, o co chodzi z tym gościem? Ale mnie wkurzył. A, więc to pewnie jest ten Agate o ciężkim ostrzu, powiedzmy. Ciężkie ostrze? Co za dziwne. To bardzo dziwny pseudonim. To Agate Crossner. Starszy Bracer. Pracuje we wszystkich regionach. Nie jest przypisany do żadnej specyficznej filii. Jego masywny miecz powiada się, że jest w stanie przeciąć potwora na pół jednym ciosem. Powiem wam, że twardy z niego zawodnik. No i co z tego? Nie obchodzi mnie, paląc z niego i tyle. ale swoją drogą, czy znał też tatę? Widzę, że jest świadom jakby wysokich umiejętności naszego taty. Ale nie wydaje się, jakby go za bardzo lubił. No cóż, wiele rzeczy w przeszłości jakby na niego spadło. No i to są też powody, dlaczego on nie za bardzo lubi waszego ojca. No cóż.
Taki gostek i tak mnie za bardzo nie obchodzi. Dobra, chodźmy do wioski. Dobra, to chodźmy. Chodźmy, którędy się idzie. Tak się idzie, dobra. No cóż, niestety waleczka musiała być, bo już mnie by tutaj od tyłu przeciwnik przeatakował. Oj, CP nie ma, Joshua. Pewnie dlatego, że mi padł w którymś momencie. Dobra, kosimy wszystko, albo po prostu za dużo skilli wykorzystywałem. Też może być. Dobra, idziemy, bądź co bądź. Dobra, tu mi przeciwnik, ale panie, sam mnie ominął. Dobra, idziemy do wioski. Czym prawo doi? Dobra, więc jesteśmy. Dobra, zobaczmy, z czego możemy się tutaj dowiedzieć. Więc co sugerujesz? Powinniśmy pogadać z mieszkańcami? Ludzie będą podejrzliwi, jeżeli tak ze wszystkim zaczniemy mówić. Najpierw może odwiedźmy starszego wioski. Okej. Okay. No dobra, więc idziemy do domu starszego, który był za gospodą, ale w sumie a propos gospody, to w sumie warto by było tu może zajrzeć na chwilę. Czy ja już mogę? Mogę. Mogą pogadać tutaj? Mogą. Witajcie! Jeśli jesteście tutaj wypić coś dobrego, to rekomenduję świeże wino owocowe. Mamy tutaj najwspanialsze składniki z Liber. Brzmi naprawdę dobrze. Ale to miejsce chyba nie było wcześniej tutaj otwarte. Racja, otworzyliśmy dokładnie, jeszcze dopiero co, więc możecie do nas wpadać. A co rekomendujesz w menu? Zobaczmy. Pomegranate, cokolwiek pomegranate. Co to jest? Jakiś owoc. No dobra, Hera, chyba widzę, że będziesz chciała wypróbować jako pierwsza. No i właśnie to zaraz zrobimy. Warto jest pogadać z lokalnymi i zyskać jakby więcej informacji, tak więc warto z tego skorzystać. Chyba nie mówisz poważnie. Kto wie, może kombinacja jej i alkoholu spisze się całkiem dobrze. Dobra, ja będę chciał natomiast kupić Apple Ice Cream, o właśnie, to chyba będzie mi potrzebne. I jeszcze Fresh Juice też może być spoko. Dobra, i teraz to wszystko trzeba było posiłkować. Zwłaszcza Apple Ice Cream, bo z tego co pamiętam, tutaj można na tym dobrze zarobić. Leczy 300 HP. Dobra, i mamy przepis. I tak, żeby to zrobić, to co potrzebuję. Dobra, Apple Ice Cream. Maple Sugar, Fresh Egg, Fresh Milk. Oczywiście nic nie mam. I like Apple. A tu składników nie kupię. Na dole chyba też nie. Dobra, nie. Odpocząć tutaj nie chcę. Nie mam takiej potrzeby, szczerze powiedziawszy. Dobra, na razie idziemy do starszego wioski. Panie starszy. Tu pan jest. O, to znowu wy. Co was dzisiaj sprowadza? Przyszliście znowu pozwiedzać? Nie do końca, w zasadzie mamy tu pewną sprawę. Prawdopodobnie też chciałbym jeszcze spróbować waszego wina. No cóż, nie spodziewałbym się. Swoją drogą, nie miałem okazji zapytać, ale czy Agate jest waszym towarzyszem? No cóż, jesteśmy jakby członkami tej samej gildii, ale nie do końca to jest nasz towarzysz. Znaczy, znamy go z twarzy i w sumie to tyle. Ach, rozumiem. A więc podróżuję na własną rękę, jak zwykle. No i dobra, jakby spuścił smutny wzrok. Coś nie tak, proszę pana? Nie, nic. Wybaczcie. W każdym bądź razie, to co was sprowadza do wioski? Nie mówcie mi, że kolejny niebezpieczny potwór pokazał się w okolicy. Nie, w zasadzie to jesteśmy w trakcie badania wypadku zaginionego statku powietrznego. Dostaliśmy raport, że ktoś jakby był naszym świadkiem pewnego zdarzenia. A, rozumiem. Więc królewska armia też była tutaj i wypytywała o ten wypadek. Jednak poszukiwania okolicy spełzły na niczym. Naprawdę? No cóż,
Podobno jest tutaj osoba, która widziała coś przelatującego po niebie. A, to było jedno dziecko z wioski. Chłopiec ma na imię Liwei. Prawdopodobnie widział podejrzany cień, który nocą, w którym miało miejsce zdarzenie, przelatywał. Ale to wciąż dzieciak, więc mógł sobie to też wyobrazić, lub po prostu mogło mu się to przyśnić, wyobrazić. No cóż, myślę, że najlepiej go zapytać bezpośrednio. Masz chyba rację. Dziękujemy panu. Nie ma sprawy. Jak mogę pomóc, to śmiało pytajcie. Dobra. Więc ja z Liwei. Gdzie on jest? Gdzie jest Liwei? Idziemy szukać młodego. Dzieciaki to były wcześniej gdzieś tutaj przy wejściu chyba. Czy to nie jest ten? Liwei nie przyszedł ostatnio. Zastanawiam się, co się stało. Ha? Jesteście gośćmi? Szukacie starszego wioski? Jest na końcu. Dobra, natomiast nie szukam starszego z wioski, a szukam Liwei. Liwei, Liwei, Liwei. Gdzie jest Liwei? Jeśli szukacie mojego męża, to poszedł on do Orshad, czyli no nie wiem, a do sadu. Ja przygotuję dla niego posiłek. Jak jest też dobrze, na czas nie wróci, będzie zimny. No, raczej chyba w miarę oczywiste. Odwiedzaliście już groby w wiosce? Jest tam duży kamień nagrobkowy, który poświęcony jest ofiarom, które zginęły podczas studniowej wojny 10 lat temu. Wioska jakby ucierpiała wskutek walk. To był straszliwy czas. No dobra, gdzie jest Liwei? To może. Ha? Czy to nie wy byliście tutaj wcześniej w wiosce? Jesteście kupcami? Chcecie kupić owoce? W zasadzie to nie. Mamy tutaj inny powód. W zasadzie to jesteśmy Bracerami. Bracerami? Tak jak Agate? Nie wiem, czy wyglądacie tak silni. Może dlatego, że jesteś dziewczyną. Ach. No dobra, w każdym razie mamy naprawdę niesamowite umiejętności, jeżeli chodzi o posługiwanie się laską. Jak zobaczysz to wciąż byś mnie nazywał słabą? Wow, to jest niesamowite, to jak tornado. Tak. No i co, przekonałem cię? Niesamowita demonstracja, co? Hester, bądź ostrożna. Od wczoraj przecież dopiero co uderzyłaś się w twarz. W każdym razie, Liwei. To ty? Tak. Skąd w ogóle wiecie, jak mam na imię? Słyszeliśmy od starszego wioski, że widziałeś pewien przelatujący cień. Czy można powiedzieć nieco więcej na ten temat, co się zdarzyło tamtej nocy? Pewnie, jeżeli chcecie. Ale żołnierze zatmi już przeszukiwali tam całe miejsce i nic nie mogli znaleźć. W porządku, nie przejmuj się tym. Po prostu powiedz nam, co widziałeś. Pamiętaj, każdy szczegół jest istotny. Okej, spróbuję. A więc obserwowałem wtedy nocne niebo i gwiazdy. Często wykradam się z domu po nocy, żeby poobserwować gwiazdę. No i tamtej nocy, kiedy tak patrzyłem w gwiazdy, widziałem przelatujący po niebie duży cień. Zaraz, chwilę. Znaczy, aha, dwa cienie. Teraz mówisz, że widziałeś dwa cienie? Tak, dokładnie. Były jednak różnych rozmiarów. To jak mama prowadząca dziecko. Dwa cienie, dwa rozmiary. No cóż, prawdopodobnie to był statek powietrzny i statek powietrzny bandytów. Znaczy uprowadzony statek powietrzny i ten po bandytów. No ten, który widzieliśmy w lesie, to na pewno był dużo mniejszy. No i te dwa cienie leciały na północ. Aż straciłem jakby ze wzroku, znaczy z oczu. Na północ? No to jest ta ścieżka, która jest zaraz za wioską. Prowadzi do kopalni Septium, która została zamknięta dawno, jakiś czas temu. Żołnierze przeszukali szlak, ale niczego nie znaleźli. Dlatego powiedzieli, że musiałem pewnie mi się doprzyśnić. I śmiali się ze mnie, jak mówiłem im, że nie. No i cóż, zaczyna płakać.
O, wystarczy. Jesteś chłopcem, a chłopaki nie płaczą. A to nie jesteśmy głupimi żołnierzami. Nie my... myślę, że mówisz prawdę i udowodnimy to. Naprawdę? Dokładnie. Zostaw to nam. Więc nie ma pukania, okej? Okej. Naprawdę jesteś bardzo miłą osobą. No cóż, ma podejście do dzieci. Tak. Pod tym względem jest mistrzynią. He? Co tak na mnie patrzycie? Nie, to nic. Dobra. Chyba czas zobaczyć, co się dzieje. Okej. Dobra. Chodźmy na szlak za wioską i zobaczmy, co znajdziemy. Prawdę mówiąc, ostatnio nic nie znaleźliśmy, więc nie wiem, czy teraz też coś znajdziemy. Dobra, przechodzimy i ciśniemy. Na północ. No dobra, no to tak. Jak tam droga idzie? W stronę kopalni to się idzie w lewo. To już wszędzie byłem w zasadzie. Dobra, bo powinniśmy iść w stronę kopalni. Tak, dobrze pamiętam. Dobra, teraz tu się idzie. Teraz tak, cały czas prosto. Dobra, potworki ode mnie uciekają. W zasadzie w późniejszych wersjach też jak się zaatakowało potwory, były one takie, że tak powiem, otępione. To można było je później jeszcze rozwalić. Dobra, brama jest zamknięta. Wygląda to, że to jest się do opuszczonej kopalni. Przypomina mi trochę kopalnię Malga. Z wyjątkiem tego, że ta już jest opuszczona. No cóż, to miejsce jest opuszczone już od jakiegoś czasu. Nawet kłódka jest cała zardzewiała. Chyba nie była otwierana jak w ostatnim czasie. To oznacza, że prawdopodobnie bandyci nie weszli tędy. Zastanawiam się, czy w ogóle armia sprawdziła to miejsce. Pewnie nie, skoro... bo nie wiem, dlaczego mieliby akurat coś znaleźć w kopalni. Coś nie tak, Estelle? To może ja mam tylko takie wrażenie, ale czuję jakby dziwny przepływ powietrza stąd. A stamtąd znaczy się, mówisz stamtąd? Masz na myśli, że kopalni? Tak. Zaraz zobaczymy. Także Joshua zwiężył końcówkę palca i przytrzymał. Masz rację, Estelle. Czuć przepływ powietrza. To tak jak myślała? No naprawdę, widzę, że masz wyostrzone zmysły, skoro byłaś w stanie to tak wyczuć. Zastanawiam się, czy będziesz... czy pójdziesz do końca w ślady ojca. Mój ojciec jakby nie ma nic z tym związanego, ale dobra, zapomnijmy o tym. Ciekawe, co? Nie jesteś zainteresowany, co jest w tej kopalni? No, może mieć jakiś związek z tym wszystkim, więc może warto ją sprawdzić. Dobra, w takim razie, czas rozwalić zamek. Ej, nawet o tym nie myśl. Lepiej jednak zapytać starszego wioski. Chodźmy, lepiej weźmy klucz. Ach, nie potrafisz się bawić, Shara. No i Shara się potrafi dobrze bawić. Natomiast, no cóż, nam potrzeba wziąć klucz. Tak kulturalniej, żeby było. Dobra, tak więc idziemy, wracamy się do wioski. O, to jakiś monstrum. Jest jednak jakiś cwaniak, który się na mnie porywa. Dobra, ale mnie tutaj przede wszystkim trzeba wrócić. Dobra. I tak, panie starszy, potrzebujemy klucza do bramy. A gdzie pan starszy? Szukacie mojego męża? Już pora taka, że poszedł na groby. Okej, więc musimy się zawrócić albo przejść sobie tędy. A, tu pan jest, panie Raisen. O, to znowu wy, Bracerzy. Jest dosyć spory ten grób jak na taką wioskę. No cóż, został tu postawiony, żeby uczcić pamięć dusz, które odeszły 10 lat temu. Boos jest regionem najbliżej granicy z Imperium. Więc tutaj toczyły się zacięte walki.
W czasie ich wioska straciła mnóstwo mieszkańców. To straszne. Ha. Ale nie macie się czym tutaj jakby kłopotać. Tamte dni minęły, a po nich został już tylko ten monument. Ale cóż, chyba nie przyszliście tutaj w tej sprawie. Mogę wam jakoś pomóc? No tak. Chcielibyśmy o czymś porozmawiać. Ale może nim to... Czy też możemy jakby uczcić pamięć zmarłych tutaj? Tak, co prawda nie mam żadnych kwiatów, ale może chociaż się pomodlimy. O, no dobrze. Oczywiście, nie ma problemu. Tak więc uszanuję ten gest. A więc mówicie, że może być tu jakiś związek jeszcze z kopalnią. No cóż, wiem, że żołnierze nie sprawdzili jej od środka. Potem jak słyszeliśmy historię Liu'ego, to coś zaczęło się zastanawiać. Dlatego też chcemy zobaczyć to miejsce, także chcieliśmy prosić o klucz do wejścia. Klucz do kłódki, dajcie mi chwilę. Jestem pewien, że był gdzieś tutaj. O, jest. Dobra, więc sobie pójdziemy teraz do kopalni kolejnej. Proszę bardzo, możecie teraz wejść do środka. Uuu, ten klucz wygląda jak bardzo stary. Dziękujemy, panie starszy. Dobrze, to na pewno pomoże. Nie ma sprawy. Zawsze chętnie współpracujemy z Gildią Bracerów. Dobrze. Mogę się chociaż w taki sposób odwdzięczyć. Bardzo dziękuję. Jakby każdy był tak pomocny, to życie byłoby o wiele prostsze. Dobra. To chyba czas, żebyśmy poszli przeprowadzić jakby śledztwo. Dobra. Dobrze. No dobra. No to tak, mamy teraz klucz do kopalni, no to możemy się wrócić znowu do niej. Któryś raz idziemy w tamtym kierunku. Dobra, tu się w lewo szło, dobra. No nie! Jeszcze enemy advantage. Dobrze, przynajmniej przeciwnicy tutaj nie są jacyś mocni, atakują akurat Joshua. Dobra, załatwiamy szybko. Niestety EP Estelka nie dostanie, a szkoda, bo by się przydało. Dobra, przeciwnikami są pokonani, całe dwa XP. Pominięć się nie da. Musi być co najmniej jeden punkt za przeciwnika. Dobra, i teraz tak, tutaj się idzie. Zawsze zapominam tymi szlakami, jak się chodzi. Dobra, i teraz tędy. Dobra, i tak, tu powinniśmy już być przy kopalni. Także teraz możemy użyć klucza i ją otworzyć. Dobra, tak więc kraty otwarte. Ależ ciężka ta brama. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Nie wiem, czy zobaczymy tam podniemnych bandytów, ale z pewnością będzie tam sporo potworów. Myjcie się na baczność. Jasne. Dobra, więc mamy taką to ciekawą muzyczkę. Nie ma tutaj mapy. I widzimy, że przed nami jest krabowaty potwór. Dobra, bijemy. Widzę, że na 3 ciosy to krytyczne. Także bestyjka całkiem mocna. Dobra, monstrum załatwione. Też całe 2 ekspy. To chyba mam zbyt przyekspione postaci jednak. Dobra, zobaczmy. O, przyuważyło mnie. O, to ode mnie ucieka. Swoją drogą. Dobra, Max Party Advantage. Dobra, zarzućmy może Flickera. Z
skoro mamy Zero Craft. Dobra, teraz tak, tutaj Sullen Whip. Ciach. Dobra, tego też chyba już... A, jednak nie skosimy. Dobra. Przeciwnicy tutaj nie są raczej wyjątkowo kłopotliwi, widzę. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Kolejne monstra, dobra, szczerze mówiąc, mi się średnio dosyć chce to bić. Nawet nie zareagowało w ogóle. Dobra, tu mam jakiś zawalony mostek, więc nigdzie nie przejdę. Dobra, tu się chyba obeszło w koło ta część. O, i pudełko. Dobra, i tu mam szczęście Zero Craft, to sobie użyjemy Dual Strike. Dobra. No tak, no tutaj w koło się obeszło. I tutaj nic nie ma. Dobra, monstrum mnie przyatakowało. Chyba jednak wszystko będą musiał tutaj wybić. Dobra, jeden padł. No to jeszcze jeden. Dobra, za jeden HP. No ale widzę, że tu przeciwnicy naprawdę potęga. Też mogliby jeszcze padać szybciej. To by nam trochę ułatwiło zadanie. Dobra, już mi się nie chce tam patrzeć, to chyba nic więcej nie będzie. Chyba tak kamera była domyślnie. Dobra, czyli tak, tamta część ma, że tak powiem, sprawdzona. Sprawdźmy teraz jeszcze tutaj. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jest ogólnie woda, ale z tą wodą też nic jakby nie zrobimy. Czyli tak, musimy iść bardziej tą lewą stroną, jak się okazuje. Dobra. Omijamy to całe krabostwo. Dobra, poszedł sobie. Też mamy zerwany most, więc można pójść tylko i wyłącznie tędy. Dobra. Tak, tam jest bardzo daleko jeden. Oczywiście nie mogę go sięgnąć. No bo po co? Dobra, jeden krabik załatwiony. Dobra, blind. W sumie jakby się dało by tam przepchnąć dobrze, to można by było użyć jakiejś magii o większym obszarze. Tylko pytanie, czy Estelle ma coś takiego. No właśnie problem w tym, że nie za bardzo. Ewentualnie Air Strike. W ogóle co na to jest dobre? Wszystko. Dobra, to w zasadzie nie ważę, czego użyję. Będzie ok. To lodem ich potraktujemy. Joshua oberwał. Czy Joshua ma najgorszy defense? Dobra, w sumie nie tego miałem załatwić, tylko drugiego, bo... wzywa wsparcie. No nie, bada tak, na szczęście pudło. Dobra, kosimy wszystkich. W zasadzie jakiegoś harta mógłbym też użyć. Air Strike, powiedzmy. Dobra, jedziesz, już jeszcze jeden atak. Pudło. Dobra, Air Strike, zobaczmy, jak to zadziała. Zacnie.
Dobra, całe 10 expa. Dobra, pójdźmy dalej. Teraz mamy kolejną część kopalni. Jejku, ależ to jasno. Home, czy to nie jest? Chester. Wygląda na to, że trafiliśmy w punkt. Dobra. Mamy bandytów. Zapomnijcie o ciężkich rzeczach. Skupcie się na porcjach żywnościowych i kosztownościach. I macie się pospieszyć. Tylko kwestia czasu, nim nas tutaj znajdą. Tak jest, Kyle. Więc znaleźliśmy ich. Co statek powietrzny robi w tym miejscu? Chyba ten dzieciak wszystkiego tutaj nie załatwił. Wygląda na to, że te miejsce było wykorzystywane jako przechowywanie może jakichś resztek górniczych, w sensie odpadów. Wydało się być, no cóż, to idealne miejsce pod względem rozmiaru jako kryjówka. Tak. Kto by pomyślał, że komby przyszło na myśl, żeby tutaj szukać. I spójrzcie na to. Czy nie przeładują ładunków z ładowni na swój statek? Martwię się o to później. Musimy się dowiedzieć. Co oni tutaj robią? To już będzie nasz trzeci przelot. Kurczę. Wykończy mnie to. Dobra, ale musimy zadbać o to, żeby negocjacje poszły jak najlepiej i żebyśmy zgarnęli duży okup. Stójcie! Kto to? Scorching Flames of Justice, czy jakby płomienie sprawiedliwości powinny dosiągnąć złotego świata. Liga ekstraordynarnych racerów przybyła. Co? Liga z czego? Dobra, głupolu. Dlaczego dajesz się tak ponieść? Co jest z wami? Chciałem powiedzieć coś wielkiego. Zaraz, czy to jesteście... Tak, to wy przeszkodziliście Josette w Rolnet. Niemożliwe. Dlaczego odkryliście to miejsce tak szybko? Niemożliwe? Co masz na myśli, mówiąc, że odkryliśmy je tak szybko? O czym ty mówisz? No cóż. Zgodnie z prawem Gilly Bracerów jesteście aresztowani za porwanie statku powietrznego i jego pasażerów. Mam nadzieję, że poddacie się bez walki. Zaraz, chwila. Chcesz mi powiedzieć, że wszyscy przyszliście w trójkę, żeby nas tu aresztować? A widzisz tu kogoś innego, bandyto? Więc nie, jakby nie mieszaliście w to jeszcze innych. W bądź razie to ułatwia rzeczy. Braci chłopaki. Dobra, więc teraz czas na waleczkę. No dobra, to bijemy. To tak, to jest impeed speed. Nie, to ja chcę obniżyć im ruchliwość. W sensie pole manewru. Dobra, zbicza szczelim. Chociaż akurat szara dostanie troszeczkę. Ale to chyba tylko troszkę. Okej. Okay. Dobra, flicker off, trójkę, bardzo dobrze. Najważniejsze, żeby Kyle opóźniać, bo on jest najmocniejszy. Dobra, STO, Morel, nie, Hurricane. To może prędzej. Nikogo nie trafiło. Jak tak można? Dobra, Joshua, Craft, Flicker. No to teraz we dwójkę. Ciap, ciap, ciap. Dobra. Załatwieni. Ewentualnie jeszcze można skorzystać z analizy, żeby przeanalizować przeciwników, bo później może nie być ku temu okazji. A że w sumie robią bardzo niewiele, to może warto skorzystać z takiej okazji. Kudo.
Dobra. Analiza ukończona, więc mamy Kyla, level 12. Drugi numer w rodzinie Capoe. Używa oślepiających brąb dymnych. A tu z kolei mamy podniebnego bandyta. Dobra. Chyba jeszcze raz użyję flickera i tyle. Bomby dymne to niekoniecznie coś, czym chciałbym oberwać. No więc załatwmy bossa. I teraz płotka. Dobra, jeszcze szara zbicza szczeli i po sprawie. Wszyscy w jednym punkcie. Dobra, całe 5 expa. Tak, to ja mam poziom. Dobra, dostaliśmy poison i hair. To jest hair, czy nie było to coś, że ściąga nas na nas potwory? Jesteście silniejsi niż myślałem. Bez wątpienia, że no, nic dziwnego, że ZZ nie dała sobie rady. Pochwały nic nie zmienią. Czas się poddać i zostawić pasażerów. Chyba nie myślisz, że coś takiego zrobimy. Teraz jak się nazywałaś? Liga specjalnie okupionych, czy coś takiego? Co? Bawisz się, czy bawi cię moja wspaniała nazwa? Jesteś martwy. Uważaj. Granat dymny. Co to jest? Chyba żartujesz. Zasłona dymna? Szkoda, że nie zabraliśmy resztę ładunku, ale jakoś to przeżyjemy. To później, Bracerzy. Uciekli nam. Moje oczy. Nie martw się, nie jest trujące. To po prostu była zasłona dymna. No już ich statek uciekł z zasięgu wzroku. Ach, powtarza się schemat. Nie raz, a dwa razy udało im się uciec. No cóż, tym razem w gildii chyba dostanę okrzan. Nie mam za swoją obronę. O, Shara. Przestań, to nie twoja wina. Jesteśmy... No cóż, jesteśmy odpowiedzialni za to, że uciekli. Również. No cóż, jeżeli masz za to oberwać, to my powinniśmy tak samo. Dobrze. No, brzmicie jak starsi Bracerzy. Dobra. Przynajmniej udało nam się znaleźć statek powietrzny, tak więc... zobaczmy, czy może jeszcze wszedł coś pasażerowie. No dobra. Także tak, rozejrzyjmy się po okolicy. Tu chyba więcej nic ciekawego nie ma. W ogóle ta kamera jakaś taka... A, bo to chyba w kółko przed ten cały teren. Dobra, mniejsza. Idziemy na statek. Tak więc statek powietrzny Lind. Wow, ale to pusto. W ogóle nie ma śladu po ładunku. No cóż, chyba udało mi się zabrać niemal wszystko. Przynajmniej tak to wygląda. W każdym bądź razie, powinniśmy rozejrzeć się w tym miejscu. No dobra. Czy to jest jakby podnośnik? Na to, że to ten sam typ, który wykorzystywany jest w porcie lotniczym. Chyba używali go do transportu ładunku. Dobra, tu jest wszędzie pusto. Zastanawiam się, co to jest. To panel kontrolny silniku rybalowego. To na nim zarządza się przepływem jakby energii. Dobra, idziemy wyżej. Dobra, tu nic nie ma.
Wygląda to, że to jest siedzenie kapitana. W takich warunkach chciałabym tutaj usiąść. Gdyby nie warunki, to chętnie bym tutaj usiadła. Nawet o tym nie myśl. A, to pewnie jest stery do pilotowania statku. Zastanawiam się, gdzie zniknął pilot. No właśnie. Dobra, co mamy więcej? Musimy chyba wejść w interakcję ze wszystkim, co się da. Dobra, tu nic nie ma. A, to w sumie się wyjdzie też na pokład, to nie. Dobra, muszę jeszcze zerknąć sobie tutaj. A, już jasno. Dużo światła tutaj wpada. Kwiatek. Biedna roślinka. Nikt o nią nie zadbał, mordercy. Pewnie nie podlewana była od jakiegoś czasu. Tu każdy aspekt jest ważny. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Trzeba by na pewno. No, na to wygląda. Więc przestępcy za wiele nam do sprawdzenia nie zostawili. Dobra, chyba czas wyjść. I jak sobie wyjdziemy? Też zaraz. Chyba nie wszystko sprawdziłem, bo powinno być miejsce pewne jeszcze zdarzonko. A nie miało. Więc dobra, wózek sprawdzony. Musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie można wejść czymś w interakcję jeszcze. Zastanawiam się, czy tu może gdzieś jeszcze czegoś nie zostawiłem, nie przeoczyłem. Dobra. Tak, sprawdziliśmy wszystko, ale nikogo nie ma w środku. No cóż, prawdopodobnie sobie w pierwszej kolejności przenieśli pasażerów do ich kryjówki, gdziekolwiek ona jest. No, słabo strasznie. Nie mamy pojęcia, nie wiem, gdzie oni są. No, nie smućcie się. Przecież nie mogli całkowicie się rozpłynąć w powietrzu. Myślicie, że dlaczego ukryli to miejsce w takim jak w ty? Prawdopodobnie statek, znaczy no może silnik się jakby zatrzymał. Tu może oznaczać, że zabrali też jej silnik stąd. Dobra, co więcej. Robili też mnóstwo kursów z ładunkiem. Dlatego też nie zabrali tutaj całego ładunku. No dobra, w każdym razie czemu ukryli tutaj statek? No właśnie, czemu ukryli oni tutaj statek? Może chodziło o jakiś rodzaj ładunku, który chcieli zdobyć. To prawda. Zależało im na jakimś ładunku i chcieli przygotować na jego miejsce. Ale to jakby nie wyjaśnia, dlaczego nie wzięli tylko do swojej kryjówki. Więc wydaje mi się, że ich kryjówka musi być ciekawym miejscem, może o jakimś nie za dużym rozmiarze. Innymi słowy, miejsce musi być małe, że taki statek tam nie wejdzie. Interesujące. A co jakby... about terrain conventions with extreme difference of height. Like, może jest jakby gdzieś w jakichś górach, czy gdzieś.
To byłoby dobre miejsce dla nich. Tak, można tak powiedzieć. Jednak nie będziemy chyba w stanie do końca tego odkryć. A ja wybrałem sobie wybór, miałem wybrać Ditch the Lindy, because the hideout is somewhere weird. Dobra, w każdym razie. Nie możemy tam dotrzeć na piechotę, no to co możemy zrobić? No cóż, trudno mi powiedzieć, ale chyba będziemy musieli poprosić armię o wsparcie, bo oni mają statki patrolowe. Co? Chciałbym powiedzieć, że musimy prosić ich o pomoc? W każdym razie musimy dać im raport, żeby dać znać, gdzie jest statek. Jednak myślę, że osobiście jak im to powiemy, to nie za bardzo mogą być skorzy do współpracy. Ale ważne, żeby wrócili, musimy podjąć współpracę, żeby bezpiecznie odzyskać zakładników. Chyba masz rację. No cóż, to nie jest do końca dobre miejsce. Ale chyba powinniśmy wrócić do Gildii Longrana. Miejmy nadzieję, znaczy powinniśmy być w stanie się skontaktować z Bramą Hagenem przez orbalowy telefon. No dobra. To się wracamy. Dwa punkty straciłem. Nie. Dobra, w każdym bądź razie tak, tu mamy wyjście. Jak sobie teraz wyjdziemy, to dopiero będzie ciekawie. Co? Co jest? No, tego się nie spodziewałem. No cóż, więc nie musimy się już nimi kontaktować. Tak, bo przyleciała już armia. Znaliśmy podejrzaną uzbrojoną grupę. Ręce w górę, wszyscy. No i pomyśleć, że pod innymi bandyci z kobieta i dwoje dzieci? Hej, co jest z wami? Dlaczego nazywa się z bandytami? Widzicie tego emblematu? A, brejserzy. Myślicie, że to jest dowód niewinności? Nie dla generała Morgana. Generał Morgan? Dlaczego pan tutaj jest? Jak przejrzeliśmy raport moich ludzi, stwierdziliśmy, że jeszcze tego, że muszę to jeszcze sprawdzić miejsce. Kto by pomyślał, że współpracujecie z bandytami? Proszę, mógłbyś przestać insynuować generała? Znaleźliśmy to miejsce o krok przed wami. Nawet jeśli to prawda, to gdzie są bandyci? Czy zakładnicy są na statku? No cóż, prawie że mieliśmy tych bandytów, ale udało nam się im uciec. Natomiast zakładników tu nie ma. No cóż, wyprawa wydaje się wyszła na jaw. No cóż, jakby powiadomiliście bandytów, że nadchodzimy. Zaraz, czekaj. Jak możesz mówić coś takiego? Mówię to, co myślę. Dobra, brać ich. No to widzę, że sytuacja robi się średnio ciekawa. Także nasze towarzystwo trafia do więzienia. Generał przesłucha was jutro. Jeżeli jesteście, udowodni się wasza niewinność, to wypuścimy was w ciągu 2-3 dni. Do tego czasu siedźcie grzecznie w celi i czekajcie. To nawet nie było zabawne. Wrzucanie nas w miejsce takie jak to, bez wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. No cóż, skoro jakby armii udało się aresztować bandytów, to cóż, nasze imiona zostałyby oczyszczone. Ale na ten moment to chyba nie będzie zbyt prawdopodobne. Dlaczego nie? Pamiętasz tego lidera z bandytów, z którym walczyliśmy w kopalni, co powiedział? Że to niemożliwe. Nie powinniśmy być tak wcześnie. Jak dobrze pamiętam. No w sumie chyba coś takiego powiedział. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że... Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że armia już była w drodze. Nie wiem na pewno, ale mogło to oznaczać. A to prawdopodobnie... pod nimi bandyci mają kreta w armii. Znaczy, wtykę.
albo kogoś, kto po prostu przekazuje informacje. O to ci chodzi, Oshua? Tak. W takim wypadku, to nigdy oni nie zostaną złapani. A to oznacza, że zostaniemy jakby zamknięci w ich miejscu. No cóż, utknęliśmy w martwym punkcie. Zastanawiam się, czy wasz... jakby wasz ojciec oprzedł to. Jejku. Czy też jesteście w potrzasku? Zaraz. Czy coś powiedziałaś, Oshua? Nie, nic nie mówiłem. To wychodzi z celi obok. Głos brzmi znajomo. Jak możecie mówić coś tak bez serca? Mój wspaniały głos powinien być rozpoznany dla każdego. Czy to może być... ten dziwny człowiek pewny siebie? Tak, zabrzmiało to absurdalnie narcystycznie. To ty, Olivier? No i dobrze, bingo, strzał w dziesiątkę. I pomyśleć, że znów się spotykamy w miejscu tak jak to. Cóż, to musiało być przeznaczenie. A co, dlaczego tu jesteś? Przecież zaprowadziliśmy się do Bowls. Zostałeś zamknięty w celi? Za co? Coś ty zrobił. Otóż, nie martwmy się o drobne szczegóły. Mam swoje powody. Głębsze niż najgłębsza głębia oceanu. Nie będę dopytywać. Jestem pewien, że to ma związek z twoją gadaniną. No cóż, za przypadek, Estelle. Wydaje mi się to samo. No cóż... średnio nas to w sumie interesuje. Mówisz za dużo. Więc i pewnie za to siedzisz. No, może nie do końca. Ale przekażę wam dokładne szczegóły tego tragicznego incydentu. Czy nie słuchasz mnie, głupcze? Nie chcę o tym słuchać. A więc zaczęło się zaraz po tym, jak rozeszły się nasze drogi. Robiłem pewne zakupy na targowisku Bowls i przeszedłem do restauracji Antreus. I widzicie, kiedy zjadłem posiłek i me serce było pełne, zacząłem grę na fortepianie, żeby wybrzmiała artystyczna dusza. Potem menadżer restauracji przyszedł docenić mnie wspaniałe umiejętności i chciał zatrudnić mnie jako profesjonalnego pianistę w restauracji. No to wspaniale i w ogóle. Ale czy przypadkiem nie grasz na lutni? W sensie lutni, nie tyle co lutni, co na tej gitarze. To lutnia to chyba był coś w stylu fletu. Dobra, nieważne. No cóż, mój geniusz muzyczny nie ogranicza się tego do jednego instrumentu. W każdym razie, wracając do historii. Po negocjacjach i paru ustaleniu warunków, zaakceptowałem jego ofertę. Tak więc warunkiem było oczywiście darmowe jedzenie i wino każdego dnia zamiast pieniędzy. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to wydaje się być bardzo swoim stylu, Olivier. No dobra. Z pewnością za to nie zostałeś nawrócony do więzienia. No nie, i teraz zaczyna się główny rozdział historii. Tej nocy, kiedy cieszyłem się posiłkiem, jakby pieczoną kaczką, którą przygotował mi sam szef kuchni, był w krwistym sosie i jeszcze dodatkowo, powiedzmy, coś jeszcze zdobiło mój talerz. Do tego jeszcze cieszyłem się czerwonym winem. Im więcej mówisz, tym bardziej mam ochotę cię uderzyć. No dobra, idź, jestem ciekawa, więc przejdź do rzeczy. Więc tak, wino było dobre, że wziąłem jeszcze jedno. A jedzenie też było znacne. Był to Grand Charles Dunay z 1183 roku. Grand Charles Dunay? Z 1183 roku? To legendarne, dawne wino z królewskiego miasta. O, widzę, że znasz się na rzeczy. Słyszałem pogłoski, więc sam byłem zainteresowany nim.
Zaraz, co czy mi to mówimy? Z tego co słyszałam, tutaj butelka jest warta 500 tysięcy. Aha, 500 tysięcy? Za jedną butelkę? No cóż. No i coś ty zrobił, Olivier. No cóż za dziwne pytanie. Oczywiście otworzyłem butelkę i wypiłem. Cóż, zapach był naprawdę niesamowity. Rozpływał się w ustach i aż po gardło. A co miałem innego zrobić? Po prostu jakby zapach i smak z przedawnych czasów po prostu rozbrzmiał cały we mnie. No ale chyba już nie chcę tego słuchać. A tak, zaraz mi uszy odpadną. Cóż za głupiec. No i cóż, po tym jak spróbowałem tego wyjątkowego wina, zaczęło brakować mi jedzenia. Wtedy poprosiłem szefa, żeby przygotował mi coś, co będzie pasowało do tak wyjątkowego trunku. I wtedy wrócił menadżer restauracji. Skoro nie jestem raczej takim samolubem i snobem, to poprosiłem, żeby dołączył do mnie. A z jakiegoś dziwnego powodu zasmucił się, stał się rozwścieczył i stał się czerwony niczym pomidor. I wtedy powiedział coś innego i przyszła grupa żołnierzy. No i wtedy coś jeszcze się wydarzyło. Prawdziwa tragedia, która sprowadza łzy, więc wszyscy poszli spać. Idiota. Czy co? Zaraz. Czy już słyszałem jakieś chrapanie? Idiota? Czy wy w ogóle słuchacie? Teraz naprawdę będzie ciekawie. Bo widzicie, kilka prób czekało mnie, nim tutaj mnie przeprowadzono. Halo, słyszycie? Dobra. Więc Olivier wylądował za trunek za 500 tysięcy. Świetnie. Hej! Wy troje, wstawajcie. Jestem wykończona. Co jest? Ale mamy pobudkę. Nie jest za wcześnie? Nie, wręcz przeciwnie. Będziecie wypuszczeni. Co? Ale dlaczego tak nagle? Czy stoi za tym jakiś powód? Tak, ja jestem tym powodem. Burmistrz Maybell! O! To niecodzienne miejsce, żeby na takie spotkanie. Naprawdę, wybaczcie za to, co wam się przytrafiło, ale nie martwcie się. Wasze imiona zostały oczyszczone. Nie do końca się z tym jednak zgadzam, ale... No cóż... Maybell to na polecenie samej Maybell, więc pamiętajcie, żeby być jej wdzięczni. Następnie... jesteśmy zwolnieni dzięki twojemu prośbie? No, też nie do końca. Wyjaśniłam sytuację generałowi Morganowi. Sytuację? Tak. Mam jedno pytanie do was obojga. Naprawdę jesteście dzieciakami Cassiusa Brighta? Tak. To Esther Bright. A jestem adoptowanym synem Joshua. A, widzę. Więc jak to mówisz, to ta dziewczyna przypomina Lenę. Znałeś mamę? Tak. Bardzo lubiłem kuchnię twojej mamy, gdy odwiedzałem wasz dom w Rolnet. W sumie nawet raz cię widziałem, jak byłaś mała dzieckiem. Zaraz chwilę. To mówisz, że jesteś znajomym mojego taty? Wiem, że był wcześniej w wojsku, ale... Nie wiem... Nie znam już Cassiusa Brighta Bracera, ale znałem Cassiusa, który kiedyś służył w armii. Był naprawdę świetnym strategiem. Strategiem? Tata? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co on takiego widział w Gildii Bracerów. Wkurza mnie tak, sobie tylko o tym pomyślę. Będzie musiał mi to wyjaśnić. Co jest z nim nie tak? Wygląda na to, że wasz ojciec był wspaniałym oficerem w armii. Słyszałem od generała, że był kiedyś... że próbował odwrócić jakby waszego ojca od odejścia z armii.
Nie wiedziałem o tym. Aż ciężko w to uwierzyć. No jednak, tak to wygląda. Generał znienawidził Bracerów po tym, jak Cassius odszedł z armii. No i cóż, odszedł jeden z najbardziej obiecujących żołnierzy. No chyba też mam takie wrażenie. Co wy mówicie? To wszystko przez to, że nasz tata odszedł z armii? Co za zredny staruch. Dobra, to co, wracamy do wóz? Potem jak znaleźliśmy statek powietrzny, sytuacja obiera nowy obrót. Jest parę rzeczy, które chcę z wami przedyskutować, jasne. Coś nie tak? No cóż, jestem gotowa, żeby stąd odejść, ale nie zapominam może o czymś? Teraz jak o tym mówisz, o co chodzi? No właśnie, raczej o kogo? Ależ ludzie są głośni o tej porze. Jak mógłbyś się zapomnieć o kompanie, który spędził w noc w tej zimnej celi z wami? Ach, ależ lament, jakiż żal. No i pomyśleć, że przyjaciele, którzy tutaj siedzieli w chłodzie i głodzie, ciemności, wciąż tutaj jest. Kompletnie o nim zapomniałem. Wybacz, że to mówimy, ale chyba nie możemy nic zrobić. To ten muzyk, o którym słyszałem. Wypił butelkę Grand Chardonnay bez zastanowienia się. No tak, to dokładnie ja. No cóż, jestem tutaj z złamanym sercem za swój czyn. Ale jak widzisz, dostałem zapłatę już w zanadrzu. No cóż, interesująca osoba. No dobra, zobaczę, co da się zrobić, żeby ciebie też wypuszczono. Naprawdę? Cóż, byłbym niezwykle wdzięczny. Myślę, że to chyba trochę zbyt wiele. No cóż, myślę, że powinna być raczej jakaś rozprawa w sprawie tego. Dobra, nie martwcie się tym. Widzicie, w zasadzie właściciel restauracji jestem ja. Co? Tak, i Grand Chardonnay. To w sumie ja jakby cytowałem to wino. W każdym razie, chyba nie będzie to problemem. Aha. Dobra, nie wierzę, że go wypuścili. Więc Olivier ma szczęście, jest z nami. No cóż, odwróciła się jego zła passa. Och, nie komplementujcie mnie aż tak. Jednak... cóż, trochę jednak boli mnie jednak serce, że to mogłem się napić tak wspaniałego wina, nie płacąc za nie. Może powinienem jeszcze pograć troszeczkę dla restauracji? No, myślę, że podziękujemy. Potem, co się wydarzyło, to mogłoby wywołać najlepsze wspomnienia. No dobra, w każdym razie ktoś tu jest gruboskórny, nieważne. Dobra, pomyślmy teraz na temat tego wypadku, który tutaj spotkał nas wszystkich. No cóż, nie mogę chyba rzeczy zostawiać tak, zobaczmy. A może pomogę wam podczas tego śledztwa? No cóż, co powiecie na moją asystę w zamian za to wino? Co? O, to brzmi interesująco. Czy możesz dołączyć do pracy z Bracerami? Haha, ale rzeczywiście. Więc postanowione. Będziemy razem pracować, a nasze relacje międzyludzkie zakwitną niczym wspaniałe magnolie wiosną. No, zaczekaj chwilę. Czym my sobie na to zasłużyliśmy? No cóż, myślę, że taki amator jak ty może być dla nas trochę problematyczny. Jesteś pewien, że ta szale sobie z taką robotą? Jestem pewien swoich umiejętności magii. Ale rzeczywiście, mój muzyczny geniusz może pomóc waszej grupie. No i właśnie o to się martwię. Dobra, w każdym razie może i przyda się jakaś ekstra pomocna dłoń. Nie możemy liczyć na pomoc armii, tak więc trochę brakuje nam ludzi.
No dobra. Może się na coś przydasz. Jednak... wywalimy cię, jak tylko będziesz obciążał naszą drużynę. Czy będzie okej? Okay? Haha, rzeczywiście. Nie zawiodę was, moi kompani. Cóż... No cóż, raczej nie wiem, czy mnie przypadkiem nie rozczaruje. Dobra, więc mamy postanowione. To teraz przejdźmy do tego, co muszę wam powiedzieć. Coś na powiedzieć? No właśnie, jakieś głośno ostatnio się zrobiło na mieście, coś się stało. Prawdę mówiąc, ostatniej nocy była na dużą skalę w północy, znaczy w południowej części, było dużo włamań. Sklep z bronią, zakłady orbalowe, jak i również kilka prywatnych domów zostało kradzionych. Co? Czy to była sprawka podniebnych bandytów? Do końca nie wiadomo, ale jest to bardzo prawdopodobne. Armia teraz prowadzi właśnie śledztwo. A, rozumiem. Więc chyba też powinniśmy rozpocząć nasze. Tak. Więc chcę wam dać formalne zadanie, żebyście je przeprowadzili. Wyślę też zapłatę do gildii i otrzymacie, jak skończycie. Tak więc tu wam jeszcze dam... odbierzcie też pieniądze za ostatnie zadanie. Dobra, mam znoszę wrażenie, że... tym razem armia pozwoli nam działać. No cóż... Musimy teraz przejść po mieście i zebrać informacje. Prawdopodobnie w armii też jest właśnie szpieg, który przekazuje im informacje, w sensie bandytom. Dobra, więc będziemy musieli się jakby trzymać język za zębami, jeżeli chodzi o wyniki śledztwa. W każdym razie, chyba czas ruszać. Dobrze, moi wspaniali kompani. To jedziemy na południowy blok. Dobra, uważaj, kto tu jest głównym w tym show. Dobra, w każdym bądź razie tak, zakończyliśmy quest z poszukiwaniem statku. Nie, rolet mam załatwiony, teraz pause. Tak więc Missing Airliner, możemy za to dostać wypłatę, co w sumie może mi się przydać. Dobra, więc dostajemy ładne pieniążki. Dobra, może jeszcze pomyśl, co się dzieje. O, już wróciliście. Ależ niespodzianka. Nie spodziewałem się, że... Bracerzy zostaną wciągnięci w takie śledztwo. Generał Morgan. Ach, ten generał Morgan. A co, żywa, że musiałaś się o nas martwić. Ale cieszę się, że już wróciliście. No cóż, ale mamy teraz sporo roboty w naszej gildii. Też mamy Mabel, czy burmistrz Mabel. Powiedziała, co się stało. No dobra. Dobra, no to chodzi... że tutaj jakby burmistrz zadziałała poza prawem, może i nas zwolniono warunkowo. No dobra, w każdym razie teraz jeszcze mamy też nowe questy. Dobra, to wszystko jest cleared, ale nie wiem, czy jest reported. Dobra, i tu jeszcze mamy... właśnie, skradziony pierścionek. Zostałam okradziona właśnie i skradziony też pośród przedmiotów jeden pierścionek. Był dla mnie bardzo cenny, więc mieszkam w południowym bloku. Dobra, tu jeszcze możemy zaraportować część zadań. Dobra, no to teraz już mamy w zasadzie wszystko i tylko jest jeszcze jedno do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o zadanie ze skradzionym pierścionkiem, no to tutaj wciąż jeszcze jest do zrobienia troszeczkę. Dobra, natomiast cóż, w dzisiejszym filmie myślę, moi drodzy, będzie już wszystko, tak więc, bo już wychodzi długi. Tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film z serii The Legend of Heroes Trails in the Sky, w którym to zajmiemy się włamaniami. I być może w końcu uda nam się znaleźć tych podniebnych bandytów. Dzisiaj mnie to wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszonka, cześć!